Kazik dostał na urodziny elektroniczną świnkę skarbonkę, która pokazuje liczbę monet i ich całkowitą wartość. Po wróceniu do pustej skarbonki pewnej ilości monet 2 i 5-złotowych, skarbonka wyświetliła informację. Liczba monet 10, wartość oszczędności 29 zł. Ile było w skarbonce monet każdego rodzaju? No dobrze, to może przyjmijmy jakieś oznaczenia. Może D to jest i liczba monet 2-złotowych, a może P to niech będzie liczba monet 5-złotowych. No i spróbujmy teraz wykorzystać te informacje, które mamy. Otóż wiemy, że razem tych monet było 10, czyli pierwszy warunek, jaki spełniają te zmienne P i D, niewiadome P i D, to jest P plus D jest równe 10. No, oprócz tego znamy jeszcze wartość oszczędności. No dobrze, skoro było D monet 2-złotowych, to ich całkowita wartość to jest 2 złote razy D. No to jest całkowita wartość monet 2-złotowych. Podobnie monet 5-złotowych całkowita wartość jest 5 razy ich liczba. I wiemy, że to razem było 29. Czyli mamy tutaj układ równań, który musimy rozwiązać. No i zobaczymy, ile tam tych monet każdego rodzaju było. Więc może rozwiążemy go metodą podstawienia, czyli wyznaczymy z któregoś z równań jedną ze zmiennych, w zależności od drugiej, i to wstawimy do drugiego równania. No a tutaj najłatwiej chyba wyznaczyć P lub D z równania pierwszego. Może wyliczymy sobie P. Tak? Czyli żeby mieć P, jak P zależy od D, no to od obu stron musimy odjąć D. No i w ten sposób mamy, że P to jest 10 minus D. No to jest związek pomiędzy liczbą monet 5-złotowych i liczbą monet 2-złotowych. No i teraz w miejsce P, znaczy to, wstawimy tutaj do drugiego równania. I otrzymamy jedno równanie, w którym będzie tylko D. Czyli tak, 2 razy D plus 5 razy P, tak? A P to jest 10 minus D. I wiemy, że razem to jest 29. Czyli tak, 2D plus 5 razy 10, tak? Czyli to jest 50 i 5 razy minus D to jest minus 5D i to wszystko razem jest 29. No dobrze, to 2D minus 5D to jest minus 3D plus 50 jest równe 29. Teraz od obu stron odejmujemy 50 i w ten sposób mamy minus 3D, nam zostaje po lewej stronie, a po prawej mamy 29 minus 50, no to jest minus 21. Tak, no i co? I teraz dzielimy przez minus 3 obie strony. I otrzymujemy, że D jest równe minus 21 podzielone przez minus 3, czyli 7. Dobrze, czyli D jest równe 7. A P w takim razie, P jest równe 10 minus 7, czyli 3. Tak, czyli D jest równe 7, P jest równe 3, czyli w skarbonce było 7 monet 2-złotowych. I 3 monety 5-złotowe. Sprawdźmy jeszcze, czy to się zgadza. No, P plus D jest 10, to jest to bardzo łatwe. I teraz jeszcze zobaczmy, czy całkowita wartość, prawda? Czyli to jest tak, 2 razy 7 plus 5 razy 3. No to jest 14 plus 15, czyli 29. Rzeczywiście się zgadza.